Dostrzegamy, że magistrat kładzie mocniejszy nacisk na kontakt z mieszkańcami. Cieszy nas to, że władze miasta chcą dialogu. Barbara Marcinów z Ruchu Miejskiego Obywatele Zielonej Góry pozytywnie o ostatnich działaniach miasta. Mowa m.in. o szerokich konsultacjach w sprawie gminnego programu rewitalizacji czy spotkaniach w sprawie planowania przestrzennego. Widzimy pewne dobre zmiany, jeżeli chodzi o właśnie działania związane z informowaniem, z konsultacjami społecznymi. Ruch Miejski docenia też ogromny trud łącznika zielonogórskiego, który wziął na siebie ciężar informowania zielonogórzan o często zawiłych urzędowych procedurach, przetargach i harmonogramach. Jak słyszymy od działaczki Ruchu Miejskiego, łącznik doskonale wypełnia swoje zadanie. Łącznik zielonogórski, który jest praktycznie w 80% poświęcany konsultacjom społecznym, więc widzimy, że miało to sens, wywołanie tego do dyskusji, do debaty, no i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Taka opinia to dla nas ogromne wyróżnienie. Tak słowa Barbary Marcinów komentuje Tomasz Czyżniewski, redaktor naczelny łącznika. Przeglądając ostatnie numery łącznika zielonogórskiego, widać jak na dłoni, że cały zespół redakcyjny postawił sobie za cel przygotowanie i podanie informacji w prosty i ciekawy sposób, bez urzędniczych terminów. Pokazujemy na przykład projekty zmian, które będą robione w ramach rewitalizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych i tam pokazujemy, co architekci, projektanci zaplanowali, co chcieliby zrobić. I to jest takie trochę do oglądania, żeby wiedzieć, co się zmienia. Natomiast obok tego lub równolegle publikujemy też teksty takie czysto użyteczne. To znaczy na przykład, jeśli chodzi o rewitalizację, że teraz są konsultacje, czyli gdzie można złożyć wniosek, gdzie można się spotkać, podyskutować. W kolejnych numerach łącznika zielonogórskiego będą pojawiać się treści, które mają przybliżyć zielonogórzanom inwestycje, jakie w najbliższym czasie planuje miasto.